Siemanko, cześć Wam. Dzisiaj po raz kolejny pokazuję Iża, planetkę. No takiego troszeczkę przerobionego, po mojemu powiedzmy. Delikatnie na enduro, żeby gdzieś tam sobie po prostu po polnych, wkoło jeziora czy na rybki pojechać. Wiecie, tak na spokojnie, bez szaleństw, dlatego zawieszenie tutaj nie zostało zmieniane. No chciałem Wam pokazać filtr powietrza, który zakupiłem ostatnio. Jest to oryginalny filtr, także on tutaj wpasował się bez problemów. Jedyna różnica polega na tym, że ja po prostu mam cewkę sobie tutaj przymocowane, widzicie, zwykłą taką opaską, a wyjście na dolot powietrza z filtra jest w zasadzie, powinno być do przodu, w tą stronę, ale tam jest takie kolanko gumowe, ja Wam pokażę, jak to wygląda. Tam jest takie kolanko gumowe zwykłe i ja je po prostu sobie, bo ono nie jest tutaj w żaden sposób zaciskane, ja po prostu sobie obkręciłem w tył i to się tutaj wkomponowało. Zajrzałem też do sprzęgła, co się okazało, była popuszczona jedna sprężyna dociskowa, przez co tarcza stała po prostu po skosie i teraz jak wciskaliśmy sprzęgło, to ta jedna strona, gdzie była popuszczona sprężyna, odchodziła bardziej, a ta druga strona po prostu trzymała i dlatego było to takie wrażenie, że sprzęgło troszeczkę trzyma. No to tam była kwestia dosłownie 20 minut, bo wiadomo, trzeba odkręcić dźwignię zmiany biegów, kopkę i potem tam to dokręcić, uregulować, ustawić. No to kwestia 20 minut i to zostało zrobione. Także Iżek jest gotowy praktycznie do jazdy. Teraz za chwilkę będę sobie tu jeszcze robił małą przejażdżkę. Tego tam Wam dzisiaj nie pokazuję, to pokażę Wam filmik, jak nakręcę z takiej dłuższej wycieczki. Dzisiaj taka mała jazda próbna tutaj sobie po prostu, żeby się przejechać. No a później taka konkretniejsza gdzieś tam dalej, jak zatankuję paliwo, bo na razie jest jeszcze pusto w baku praktycznie. Tam jest może, nie wiem, z 2-3 setki paliwa, także nigdzie się tam nie będę wybierać. No i chciałem Wam po prostu pokazać, jak ten filtr się tu wkomponował i powiedzieć, że zrobiłem już to sprzęgło, także maszyna jest już no gotowa do jazdy. W zasadzie można sobie jeździć, niczym się nie przejmować, poza tym brakiem tylnego hamulca, no każdy powie, że to jest jakiś tam defekt albo brak, aczkolwiek ja mam zacisk, mam przewód, brakuje mi tylko pompki. Jak tą pompkę sobie ogarnę, no to wtedy to zmontuję, no to jest, wiecie, kwestia godzinki i na dobrą sprawę będzie zrobione. No tylko trzeba to wszystko pokupować, na to trzeba mieć czas. U mnie z tym czasem ostatnio słabo, dużo pracy jest, także przy motorkach trochę mniej robię, ale cały czas coś tam przy nich działam, także jest ok po prostu. Mogę też Wam przypomnieć temat Audi. W Audi wymienialiśmy skrzynię z dwumasem, zostało to wymienione już chwilę temu, także ten temat też można sobie zamknąć, zamykamy temat dzisiaj. Wymiana skrzyni w Audi TT. No później mogę Wam jeszcze powiedzieć parę ciekawostek odnośnie tej wymiany, także warto oglądać odcinki i będzie cały czas coś nowego, można sobie zasubskrybować, także będzie naprawdę co oglądać. Pozdrawiam, cześć.